Witam. Zobaczcie, Lucky Luke ma już 70 lat. To aż niemożliwe. Oczywiście komiksy z tym sympatycznym bohaterem, który wiecznie szybki, szybszy od własnego cienia, ubrany jak zwykle w żółtą koszulę, czerwoną bandankę i niezmienny biały kapelusz, przemierza prerię i zaprowadza porządek jako stróż prawa na dzikim zachodzie. Słynny cowboy znalazł swój dom w komiksach słynnego Morrisa i jest, słuchajcie, 70 komiksów i wydawnictwo Egmont zamierza wydać je wszystkie. Na razie jest 6. To są te tytuły, które zaraz Wam pokażę z bliska. No i cóż, no, wiele pokoleń zachwyca się jak Lucky Luke poradził sobie z braćmi Dalton, jak sobie radzi z nieprawością, jaki jest sprytny, czasem troszkę anemiczny, ale naprawdę jest równym gościem. Zobaczcie, co w komiksach słychać. Diligence. Tu spod pióra scenariusz gościnny, rysunki Morris. Kampania wielka, która zajmuje się transportem, zatrudnia Lucky Luke'a jako ochronę transportów dyliżansowych, ponieważ ostatnio jest wiele napaści i trzeba poprawić wizerunek firmy, że transporty są bezpieczne i bezpiecznie można to złoto i ludzi przewozić. No ale oczywiście sami wiecie, góry, pustynie, Indianie, bandyci, masa z tego najróżniejszych kłopotów. Myślę, że Lucky Luke z łatwością sobie z tym poradzi. Kolejny tytuł to Skarb Daltonów, słynni bracia Daltonowie, niezbyt mądrzy, no cóż zrobić, ale bardzo śmieszni. I tutaj Morris naprawdę wykazał się genialną kreską, jak to zwykle. Tu bracia uciekają jak zwykle z więzienia i starają się odnaleźć wielki skarb. Czy im się to uda? No sami wiecie, są troszeczkę łobuzerscy, ale w sumie nie tak trudno ich wytropić. Ważne jest, żeby bezpiecznie z powrotem zawieźć do więzienia. Z tym Lucky Luke z pewnością sobie poradzi. Jednoręki bandyta. Dwóch genialnych braci, Arthur i Adolf, wynaleźli maszynę tak zwanego jednorękiego bandytę, dzięki któremu można zarobić duże pieniądze, ale też stracić nie mniejsze. Stara się bezpiecznie przetransportować ten nowy wynalazek do centrum gier hazardowych. Czy mu się to uda i jakie będzie miał przypadki po drodze, no to musicie już sami przeczytać. Łowca nagród. Znanemu bardzo bogaczowi znika niezwykle cenny koń. Głównym podejrzanym staje się Indianin z plemienia Cheyenne'ów. No i on szybciutko ucieka do rezerwatu, bo jest ścigany. Nagroda za jego głowę to 100 tysięcy dolarów, więc bardzo niebezpieczny i bardzo skuteczny łowca nagród zrobi wszystko, żeby wziąć za niego pieniądze i jest w stanie nawet doprowadzić do wojny z Cheyennami. Mam nadzieję, że Lucky Luke z tym trudnym zadaniem sobie poradzi i nie dojdzie do tego ostrego konfliktu. Żółtodziób. No to opowieść o niezbyt gościnnym przyjęciu, jakie mieszkańcy Dzikiego Zachodu zgotowali przybyszowi z Anglii, który w spadku po przyjacielu Lucky Luke'a otrzymał spory majątek i stara się jakby funkcjonować razem ze wszystkimi mieszkańcami w niezbyt przychylnym otoczeniu. Myślę, że trudnym zadaniem będzie pomóc temu nowemu przybyszowi. No, ciekawa jestem, jak Lucky Luke sobie z tym poradzi. Przeczytajcie. Sara Bernard to francuska aktorka, której będzie strzegł słynny Lucky Luke. Będzie ją strzegł
ich bronił przed strażnikami moralności. No bo występy bardzo kontrowersyjnej gwiazdy budzą spore zamieszanie. Mam nadzieję, że to nawet, słuchajcie, zamieszany prezydent USA i on właśnie zleca Lucky Luke'owi, aby strzegł tej białogłowy. No, sami musicie zobaczyć, ile z tym będzie zamieszania.